Dzień dobry Państwu, Zbigniew Marecki, Głos Pomorza. Witam Państwa w kolejnej rozmowie tygodnia. Dzisiaj naszym gościem jest pan Janusz Sitarski, słupszczanin, były pilot w Redzikowie, a teraz człowiek, który szuka wyzwań. Bo już parę pan ma za sobą wyzwań. Tak, dzień dobry. No, zgadza się. Na przykład? No sporo. Oprócz latania, zwiedzanie całej Europy poprzez prowadzenie jednoosobowej firmy transportowej. Chopper. Mhm. Piękna przygoda, tylko że się skończyła z uwagi na udar. Ale może pan wyjaśnić, bo nie wszyscy rozumieją. Chopper jazda na motorze. No, no. Mhm. No ponad rok czasu cieszyłem się takimi wyzwaniami. I żyłka pękła, czy coś? Teleturnieje wcześniej, pobyt na misji pokojowej w ONZ, z ONZ-u w Libanie, ponad rok czasu, poza domem, to też jest wyzwanie wbrew pozorom. Sporo wyzwań. Właśnie. Co ja będę mówił? No a teraz napisał pan do nas list i dlatego pana tutaj zaprosiłem, w którym pan pisze o tym, że chciałby pan wziąć udział w projekcie Polskie Himalaje 2018. Powiedzmy może, co to jest na początek. To jest projekt stworzony przez czołowych alpinistów Polski, sponsorowany przez wiele organizacji z TVP, z Ministerstwem Sportu i tak dalej. Jest to uczczenie stulecia niepodległości państwa polskiego w przyszłym roku 2018 wejściem na Mount Everest. Mhm. To przygoda, 400 osób ma tam wejść? Przeczytałem z tego, co pan napisał? 400 osób, ale z tym, że to jest partiami będzie, no. to nie wszyscy od razu, zresztą sam pan wie, że na Mount Everest muszą być zezwolenia władz nepalskich. No trudno byłoby sobie wyobrazić 400 osób chodzących jedną ścieżką. W każdym razie na sam szczyt wchodzą tylko himalaiści, którzy już mają za sobą 8-tysięczniki. Natomiast my, takie szaraczki nizinne, tylko do 5,5 tysiąca, ale to i tak jest jakieś wyzwanie dla nas i 5,5 tysiąca. No wyzwanie fizyczne, ale i finansowe, rozumiem. No fizyczne i finansowe. Tak. No właśnie, bo to wymaga przygotowania, rozumiem, że trochę trzeba ćwiczyć, ale przy okazji zebrać pieniądze. Ile to właściwie potrzeba? Sumarycznie myślę, że w 15 tysiącach to się, w 15 tysiącach to się powinno zamknąć. I pan już trochę uzbierał? Znaczy ja już zapłaciłem 5 tysięcy, no jeszcze zbieram następne 10 teraz. I rozumiem, że chciałby pan troszeczkę pomocy znaleźć jakiejś takiej zewnętrznej. Co mam powiedzieć? No właśnie, ale jak pan to sobie wyobraża? Znaczy założył pan jakieś konto czy coś, na które nie? Ja po prostu w ciemno i... Rozumiem. Czyli liczy pan na to, że ktoś to obejrzy, to może powie, no fajna przygoda, byśmy człowiekowi pomogli. Tylko, że to nie jest organizacja, znaczy... To nie jest jakiś cel charytatywny, to, bo to właściwie ja się spotkałem z funduszami, ze zbieraniem na fundusze charytatywne, a to jest tylko i wyłącznie spełnienie marzeń. Ale spełnianie marzeń w moim wieku to już jest też duże wyzwanie. Jasne. A pan coś może zaoferować komuś, kto by panu się zdecydował pomóc? No ja myślę, że to jest, takie są rozmowy to bezpośrednie. Do ustalenia już. To wszystko jest do ustalenia i jestem otwarty na wszelkiego typu propozycje. A zna pan kogoś tutaj z naszego regionu, kto też chce w tym wziąć udział, czy nie? Rozmawiałem z Krakowem, z taką panią Iwoną Kotulą, która jest jednym z organizatorów w zarządzie tej fundacji i ona, tam jest cała lista nazwisk, ale nie ma skąd, ale prawdopodobnie są trzy osoby ze Słupska, łącznie ze mną, ale kto, co, to niech pan mnie zabije, nie będę, nie wiem. Rozumiem. Jakby to powiedzieć, chodzi mi o to, jak się można z panem skontaktować po prostu. Chociaż moja firma jest już znana w środowisku tutaj słupskim z uwagi na to, że moim busem obwoziłem mnóstwo słupszczan, a numer się telefonu nie zmienił. A jak się nazywa firma?
Eurobayern. Mhm. Na koniec zapytam jeszcze jedno. A co na to wszystko żona? Już nie śpię na wycieraczce. A, znaczy już przeżyła ten moment, już kiedy przeżyła, pan... Przeżyła, chociaż było ciężko. Ciężko, bo spotyka się z wieloma takimi wyzwaniami z mojej strony i obiecałem jej, że to już jest takich większych wyzwań ostatnie. No, miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa. Dziękuję panu bardzo.